którzy ze sobą konkurują. Jest sporo takich przypadków, że wspólnota nie dogaduje się z jednym zarządcą, po prostu decyduje o drugiego, czyli tworzymy, kreujemy normalne. Ja się tylko jednego boję, że w pewnym momencie po prostu zabraknie miejsca budowania nowych mieszkań, bo to nam grozi. Bo trzeba widzieć, że Bolesławiec jakby się za chwilę może zamknąć. To znaczy budowy, czy wskazywania nowych terenów pod budowy mieszkaniowe, one już są bardzo ograniczone, a my nie chcemy też wchodzić w takie tkanki drażliwe, nie wiem, grody działkowe kiedyś. Mój poprzedni miał taki pomysł, żeby budować osiedle na największych ogrodach działkowych. W Warniu był ktoś, który mówił o ograniczeniu terenów zielonych. My tego nie chcemy. I tutaj przed Państwem, przed następnymi kadencjami rady, no bardzo trudne decyzje. Bo się skończy, po prostu proste, rezerwy proste się już skończy. One już więcej nie będzie. To zdążył się wybudować, zamieszkać w Bolesławcu, bo los na rodzaj. Bolesławiec to jest raptem 22 km kwadratowe. Jeżeli od tego odliczymy tereny zielone, tereny zajęte przez obiekty publiczne różnego rodzaju i tak dalej, które można zagospodarować, to tak naprawdę tego terenu jest już mało. Większość, ten teren, który mogliśmy, byśmy już go uzbroili, sprzedali. I przypominam, że sprzedawaliśmy, nawet podejmowaliśmy decyzję w momencie największego kryzysu, jeśli chodzi o sprzedaż działek, bo niektóre działki, chociażby przy ulicy Rotmistrza Pileckiego, czy tutaj w tym obszarze między ulicą Śluzową a Karcarską, sprzedawaliśmy poniżej 40 tysięcy złotych. Działki dochodzące do 8 arów za 40 tysięcy złotych. To była bardzo burzliwa dyskusja, gdzie niektórzy naczelnicy mówili, ale to skończmy z tym sprzedawaniem, bo przecież miasto nie będzie miało z tego dochodu. Decyzja ostatecznie zapadła, że sprzedajemy dalej, bo jeżeli ludzie kupią to taniej, to po prostu za mniejsze pieniądze wybudują dom. I dzisiaj mamy do czynienia z tym, że tam rzeczywiście na tym osiedlu mamy do czynienia z boomem inwestycyjnym. Każdy, kto szedł ścieżką na 1 listopada od strony ulicy Garncarskiej, to widział tych rzeczywiście grzybów, które nie było w tym roku, ile tych domów powstało w ciągu ostatnich 2 lat. Warto się tam przejść, bo to jest zupełnie nowe osiedle. Jeśli teraz rzeczywiście pan Ramza spełni swoje zapowiedzi, a po to zmieniamy też mu plan, żeby miał więcej wybudować na tym obszarze, czyli mniej dróg, więcej budynków, to będziemy mieli rzeczywiście do czynienia z kolejnym boomem, co mam nadzieję, że przełoży się również na zahamowanie spadku liczby budynków. Jeśli mówimy o 1000 mieszkań, które powstaną, to 1000 razy średnio 2,5-3, to mamy około 3000 ludzi teoretycznie oczywiście, tak? Pytanie, jak to się przełoży na ten problem demograficzny, który dotyka wszystkich miast. Dziękuję panu prezydencie. I teraz czy są pytania? Bardzo proszę pana radnego. Może bardziej refleksją chciałbym się podzielić, jeżeli zadać konkretne pytanie. Będzie tutaj bardzo ciekawa ikonografia na temat kolejny. Trzeba zauważyć, że jednak kraje, które uważamy za wysoko rozwinięte, są kraje, które struktura własności do wynajmu jednak jest większa. I moja refleksja jest taka, że to jest oczywiście kwestia polityki krajowej w większości mniejszej lokalnej, ale zastanawiam się, na ile lokalnie nie można uruchomić mechanizmów, które będą wspierały tworzenie zsynalizowanego wynajmu. To jest słabość w Polsce, chociaż w Polsce nie ma na dużą skalę zsynalizowanego wynajmu, co powoduje tyle, że ludzie kupują, bo też mamy takie przyzwyczajenie, wiążą się mieszkania, które są największą częścią składową majątku Polaków. Co jest oczywiście fajne, bo prześcigamy dzięki temu na przykład jednostkowy majątek Niemczech. Ale jednocześnie mamy dużo nieruchomy ten kapitał, związujemy się wolę dla Bolesławca, też jest dużo taki instytucjonalny wynajem, jest też dużo czasu w kontekście stref ekonomicznych. Te osoby, które dojeżdżają, pewnie by chętniej się przeniosły, myślę. Bo to też może zmniejszyć koszta i ta wartość wydana, którą pracuje się w zakładzie pracy Bolesławca, byłaby dla rodziny większa.
10%, które wypadały, 16% żeśmy jak najmowane, powoduje po prostu, że jest tylko ciągle niemobilny. To obecnie wyzwania na rynku pracy troszkę plaży wypadane. Jeżeli można, dwie rzeczy. Po pierwsze, w Bolesławcu jest w zasadzie niezbadany rynek najmu mieszkań. Nie ma zbadanego. Ja sam znam parę osób, które wszystkie pieniądze, które zarobiły za granicą, przeznaczyły na zakup. Przynajmniej kilku mieszkań w Bolesławcu, które one wynajmują, a w statystykach to będzie, że to są mieszkania osobiste. To po pierwsze. Po drugie, my wyszliśmy z komunizmu. W komunizmie wszystko było państwowe, a jednocześnie Polacy to są ludzie, którzy lubią mieć własność. Tak? Nie mówimy tylko o chłopach, którzy obronili się przed kolektywizacją państwowieniem ziemi. Tak? Najpierw była reforma rolna w 1946, chciałem tę ziemię w szkołku, znam to dobrze, bo akurat dotyczyło to mojej rodziny. Polacy chcieli mieć własność, tak? Mamy rok 90. gdzie wszystko jest wciąż państwowe, przychodzi nowa, że tak powiem, rzeczywistość, przychodzą samorządy i mówią, nie, my ludziom oddamy te mieszkania. Ten proces uwłaszczania tak naprawdę w większym lub mniejszym stopniu dotyczy wszystkich. Tak? Tu pan ma rację, rzeczywiście w tym tygodniu ukazały się zestawienia, które pokazują, że Polacy w tej dziedzinie, w tej branży są bogatsi niż Niemcy, bo dużo więcej Polaków ma własność mieszkania czy domu niż przeciętny Niemiec, który mieszka w mieszkaniu wynajmowanym. Ale ja znam trochę rzeczywistość niemiecką i francuską. I jeśli chodzi na przykład o Francję, to poza tymi HLM-ami, czyli to jest application à bureau moderne, czyli to jest taka, można powiedzieć, wyższa półka w lokali socjalnych, które dzisiaj zresztą najczęściej są zamieszkiwane, tak jak w Saint-Denis, przez różnego rodzaju osób, które przyjechały z dawnych kolonii francuskich. Ja miałem, pytałem kiedyś burmistrza Nogent, naszego miasta partnerskiego. Ja mówię, jaki ty masz największy problem? To jest takie mieszczańskie miasto. A on mówi, że problem mieszkaniowy. Ja mówię, to dobrze, bo ja też mam problem. On mówi, nie, nie, ja mam inny problem, bo ja, jak przyjeżdżają ludzie z kolonii, to ja muszę im zapewnić mieszkanie, ale najczęściej on przyjeżdża z jedną żoną, a później przyjeżdżają jeszcze po kolei trzy następne żony, którym też muszę z dziećmi zapewnić mieszkanie. Zapytałem go, czy w takim razie jest w Francji poligamia. On mówi, że w Francji poligamii nie ma, ale w tych krajach, z których oni przyjeżdżają, poligamia jest tolerowana. Czyli duża część mieszkań, na przykład we Francji, szczególnie w dużych metropoliach, bądź na południu, w Marsylii, powiedzmy Montpellier i dalej na południu, w Lyonie, to są mieszkania wynajmowane, ale w ramach jakiegoś takiego programu socjalnego, zresztą często dewastowane, bo w Paryżu też są takie dzielnice, do których policja raczej w tych blokach mieszkań socjalnych nie wkracza. Widzieliście Państwo na filmie Tykanie, to akurat w wersji takiej wesołej pokazano problemy związane z tymi dzielnicami. I teraz, czyli wyjaśnień jest kilka. Po pierwsze, charakter Polaków, którzy lubią mieć. I dobrze, bo my mówimy, że tworzenie społeczeństwa obywatelskiego to jest klasa średnia. Klasa średnia to są ludzie, którzy coś posiadają, tak? Po drugie, jakby reakcja na postkomunizm. Po trzecie, wiecie Państwo, dane statystyczne, one nie odzwierciedlają całości tego zjawiska. Dzisiaj tak naprawdę nie jest jakimś problemem wynajęcie mieszkania w Bolesławcu. Oczywiście pytanie, za jaką cenę. Ale mieszkanie w Bolesławcu można wynająć, podobnie we Wrocławiu czy gdzie indziej. Tylko ceny są wysokie. To jest racja, bo to jest kwestia podaży i popytu, tak? Budowa mieszkań pod wynajem. My budowaliśmy i wciąż budujemy, tak? Bo mieszkania TBS-owskie to były mieszkania pod wynajem o nieco podwyższonej stawce czynszu, ale one też to wynikało właśnie ze spłaty kredytu. Ale ten program państwo zlikwidowało, tak naprawdę, nie dając narzędzi finansowych. Więc wtedy wymyśliliśmy ten program budowy mieszkań z tak zwaną partycypacją, tak? Czyli z dochodzeniem do prawa własności. Ten blok, piękny zresztą, kolorowy blok na ulicy Gdańskiej, te 41 mieszkań, to jest właśnie ten program. Ci ludzie po iluś tam latach będą mogli, jak będą chcieli, stać się właścicielami tych mieszkań, tak? Płacąc czynsz, w stawce czynszu, spłacając kredyt, tak? Jedno, co ma Pan rację, tu się w pełni mogę zgodzić, że z
Zbyt mała ilość mieszkań pod wynajem powoduje zmniejszenie mobilności. To prawda. A przecież Polacy w tej chwili stają się bardzo mobilni. Proszę? Nie. To znaczy, generalnie, jeśli chodzi o spostrzeżenie dotyczące różnicy pomiędzy ilością mieszkań pod wynajem w innych krajach, a w Polsce, no, nie można się z nim nie zgodzić. To są fakty, więc trudno tutaj o faktach. Ja mówię o pewnych hipotezach i zależności. Tak? Kwestia mobilności. To jest na pewno pomysł, który można by było podsunąć deweloperom. Jeśli my dzisiaj mówimy o kwestii rewitalizacji obszaru pomiędzy torami kolejowymi a ulicą Cieszkowskiego, czyli dawne zakłady ceramiczne, to tam uważam, że powinny powstawać mieszkania pod wynajem. Tylko pytanie, kto je powinien budować, bo inwestor prywatny chce jak najszybciej składy kwoty, którą wydał na inwestycje, tak? A najszybciej mu się to spłaci, jeżeli to mieszkanie sprzeda. Jeżeli natomiast byłby sporządzony, na to liczę właśnie ze strony nowego rządu, mam nadzieję, że to zostanie zrealizowane, że zostaną stworzone takie narzędzia, które będą pozwalały takiemu inwestorowi spokojnie myśleć o budowie mieszkań pod wynajem, bo to jest rynek, to jest popyt na to, tak? Jeżeli człowiek wyjeżdża z Wojcieszowa na przykład codziennie do pracy do Badera, żeby tu zarobić 2000 zł czy 2500 brutto, to on chętnie wynajmie mieszkanie w Bolesławcu, docelowo być może, że coś kupi, a na początek wynajmie na próbę, tak? I to jest wielki rynek, który na pewno inwestorzy prywatni wzięli, ale ja mogę wam powiedzieć, dlaczego on kupił. Absolutnie priorytetowy w Polsce, bo to nie chodzi o wybudowanie 3 milionów mieszkań, w których 3 miliony rodzin staną się właścicielami. To jest niemożliwe. Ale przy właściwym podejściu przede wszystkim banków, stworzeniu linii kredytowych dających możliwość i preferencje tym inwestorom i tym deweloperom, którzy będą budowali mieszkania pod wynajem i jednocześnie będą realizować to, o czym pan mówi, czyli jakiś wzór, powiedzmy, czy austriacki, czy inny, gdzie jak wiecie, byliśmy w dobrych Stanach, byśmy byli w różnych rodzin. Tam ani jedna rodzina, która nas przyjmowała, nie była właścicielem domu. Oni byli właścicielami, ale jednocześnie, jak oni mówili, to tak 3 lata wcześniej, 2 lata wcześniej w jakiejś północnej Karolinie, gdzieś tam w Nowym Jorku. Na tym polega jakby nowoczesne społeczeństwo. Duża mobilność i niewiązanie się z własnością. Bo ja wcześniej próbowałem wyjaśnić, co moim zdaniem decyduje o tym, że w Polsce jednak jest większe przywiązanie do własności domu i mieszkania niż na przykład w Niemczech czy w Polsce. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Czy są jeszcze pytania? Tak na koniec powiem, że Polak inwestuje tam, gdzie ma interes. W miejscowości Tidal bardzo dużo Polaków kupuje mieszkania pod wynajem. A to Gerwitz nie wiem, ale
pewnie w Ostritz po stronie niemieckiej, dlatego że rząd niemiecki będzie dofinansował wynajem mieszkań dla uchodźców południowych i dlatego Polak wie, że to będzie kupuje mieszkanie w Niemczech. Czy są jeszcze pytania? Nie ma. Tutaj w takim razie stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła powyższe sprawozdanie do wiadomości. W międzyczasie przybyła pani Dorota Pińczyk, którą serdecznie witam. Witam cię. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 7. Przyjęcie sprawozdań działalności Komisji Stałej Rady Miasta 2015 roku. Proszę o przedstawienie sprawozdań poszczególnych przewodniczących komisji. Na początku pan przewodniczący Leszek Kucik, Komisja Rewizyjna. Komisja Rozwoju Gospodarczego Finansów, pan Dariusz Miłostyński, pan Dariusz Mucha, przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Następnie przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, pan Łukasz Jaśniew oraz pan Andrzej Żuk, przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Poinformuję, że każde sprawozdanie będziemy przyjmować poprzez głosowanie. Bardzo proszę. Jeszcze krócej. Można skrócić, każde zdanie otrzymał, także bardzo proszę. Jest to na spisie.
punkcie sprawozdawczym komisja wydała 167 opinii dotyczących projektów Rady Miasta oraz jedną opinię sprawach bieżących. Do najważniejszych spraw, którymi zajmowaliśmy się, było m.in. analiza rynku pracy w gminie miejskiej w Bolesławie, spadła analiza SWOT przeprowadzona przez panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, panią Agę Krysiów. To, co było zauważane z tej wypowiedzi, to wskazanie pani dyrektor na dynamikę zmian zatrudnienia na rynku lokalnym i kierunku trendu zatrudnienia grup zawodowych. Zresztą na tych prezentacjach dzisiejszych widzieliśmy efekty, że to zatrudnienie się zwiększyło. W lutym naczelnik Wydziału Rozwoju Promocji Miasta, pan Tomasz Gawrzysiak, przedstawił aktualną ofertę do strefy Bolesławiec. Też o tym wiele rzeczy słyszeli. Jest to wystąpienie miało na celu przedstawienie oferty aktualnej dla potencjalnych inwestorów. Naczelnik przedstawił także możliwości wykorzystania tego celu środków unijnych. W marcu się zajmowali miejskim planem zagospodarowania przestrzennego. Tutaj dziękuję pani kierownik Rady Gospodarki Infrastruktury, pani Marcie Kęsikowskiej, która robi to bardzo profesjonalnie. Taka najważniejsza puenta z tego spotkania to to, że Bolesławiec posiada 100% plan zagospodarowania przestrzeni miasta, co jak już stwierdzili, ułatwiło preferencje wyboru alokacji zasobów przedsiębiorców i mieszkańców. W kwietniu było bardzo ważne spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami działającymi na rynku w sferze MŚP, małe i średnie przedsiębiorstwa. Spotkanie to korzystnie wpłynęło w pojęciu i wnioskach końcowych. Przedsiębiorcy podali tutaj sferę współpracy z miastem, z gminą, jak by to widzieli. Chodziło też także o promocję pewnych działań, także o partycypację w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego. Pan Tomasz Gawrysiak ukazał tutaj warunki w strefie ekonomicznej inwestowania dla przedsiębiorców dużych, większych, a także przedstawił możliwości pomocy dla mniejszych i małych przedsiębiorstw i ulgi. Przedsiębiorcy zwracali uwagę na oczywiście zmieszanie, to co najważniejsze dla przedsiębiorcy, o zmieszanie podatku od nieruchomości, a także na edukacyjne kształcenie pracowniczych. Przedsiębiorcy ukazywali, że to jest bardzo ważny element wsparcia. Spotkanie pozwoliło zdefiniować stopnie gradacji problemów przedsiębiorców i było znaczące w relacjach samorządu przedsiębiorcy. Jak zauważono, co istotne po obu stronach, spotkanie było konstruktywne i rozpoczęło dyskusję poprawy wsparcia w sferze MŚP. Na kolejnych roboczych posiedzeniach komisja zajmowała się analizą spółek miejskich, pracowała nad projektem wieloletniej prognozy finansowej. Na jednym z ostatnich spotkań roboczych członkowie komisji przyjęli informacje o warunkach i sposobach finansowania zadań progospodarczych miasta ze środków własnych i zewnętrznych. Ostatnie październikowe posiedzenie komisji poświęcone było współpracy gminy miejskiej Bolesławiec z powiatem. Było to również bardzo ważne spotkanie, chyba pierwsze. Wytyczanie wspólnych obszarów działań było wiążącym tematem spotkania ze starostą panem Dariuszem Kwaśniewskim oraz sekretarzem powiatu panem Radosławem Malczewskim. Poruszono m.in. bardzo ważne kwestie rozwiązywania aktualnego problemu dworca autobusowego i jego dostępności dla przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe dla ludności, problemy szpitala bolesławieckiego oraz rozwiązania przez starostwo bardzo ważnej kwestii przeniesienia i modernizacji szkoły specjalnej, o której w ostatnim czasie wiele mówiliśmy. W okresie sprawozdawczym komisja analizowała i opiniowała sprawozdanie zmiany budżetu za 2014 rok, jak i przedstawiony przez prezydenta miasta w Bolesławiec projekt budżetu na bieżący rok. Komisja analizowała również informacje o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku. Dziękuję wszystkim członkom komisji za wkład pracy i udział w posiedzeniach komisji. Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta z panem prezydentem na czele za wsparcie prac komisji i gościom uczestniczącym w pracy na rzecz społeczności lokalnej. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Kto jest za przyjęcie sprawozdania? Proszę podnieść rękę. 19. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie do kierującej wiadomości. Stoma głosami za, przy braku głosu przeciw, braku głosu wstrzymujących się. Bardzo proszę pana przewodniczącego Dariusza. Sprawozdanie z Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
komisja w tym okresie pracowała bardzo dużo. Pracowaliśmy trochę w nietypowym układzie dotychczas. Przypomnę Państwu tylko taką informację, że nasza komisja podjęła działanie, że wszystkie wizje lokalne to jest wyjazd całej komisji. I za to członkom mojej komisji bardzo serdecznie dziękuję. Spraw, którymi zajęliśmy się, to było ponad blisko 60 różnych interpretacji. W tym miejscu bardzo dziękować Pani Pogaczewicz, bez której praca naszej komisji no, straciłaby na wartości niemalże 90%. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję również pracownikom, którzy uczestniczyli w częściowych pracach komisji w ramach chociażby komisji dotyczącej zrobienia komisji konkursowej Bolesławiec w Kwiatach. Panu Pułkownikowi wszystkiego dziękuję. Dziękuję Panu Przewodniczącemu Kowalskiemu i Panu Przewodniczącemu Dziąckowi za pracę w Komisji Mieszkaniowej. To jest to bardzo miłe, bo jednak ten okres czasu to jest doświadczenie dla nas wszystkich. Państwo, wszyscy Państwo macie to, co zrobiliśmy. Ja tylko powiem tak. Dziękuję i gratuluję za ten rok. Proszę o przyjęcie sprawozdania. Dziękuję Panie Przewodniczący. Kto jest za przyjęcie sprawozdania? Bardzo proszę. 19 za, kto jest przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę, stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła sprawozdanie 19 głosami za, przypadku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego, uważam się. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec w okresie od 10 grudnia 2014 roku do 31 października 2015 roku. Komisja pracowała w oparciu o roczny plan pracy, załącznik do uchwały Rady Miasta. Wszystkie tematy, które zostały zaproponowane do pracy w komisji, zostały realizowane. W okresie sprawozdawczym komisja nie zmieniła swojego składu i przedstawia się on następująco. Łukasz Jaźwy, przewodniczący komisji, Jan Stasia, zastępca przewodniczącego komisji, Dariusz Lilistyński, Adam Wiesiadecki, Krzysztof Abramowicz, Łukasz Morak, Andrzej Setyk, członkowie komisji. W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 15 posiedzeń, z czego 6 posiedzeń wspólnych. Wydała 168 opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miasta, a także 2 opinie w sprawach bieżących. Działania komisji, prace komisji koncentrowały się przede wszystkim na 3 obszarach. Pierwszy to były wizje lokalne, jednostkach oświaty, kultury i sportu i przede wszystkim miały na celu zapoznanie nowych radnych z placówkami, ale także z osobami zarządzającymi tymi jednostkami. Już informuję, że w przyszłym roku tych wizji nie będzie. Ten program został zrealizowany i w programie przyszłorocznym go nie będzie. Kolejne 2 obszary to oczywiście tematy zaproponowane do pracy w komisji przez poszczególnych członków komisji dotyczy przede wszystkim bieżącej działalności jednostek oświaty, kultury i sportu, sprawozdań z wykonanych działań, ewentualnie pozyskiwanie środków zewnętrznych i ich wykorzystanie. I 3 obszar działania komisji, ten najbardziej prozaiczny, czyli opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta, ale jakże ważny. W tym miejscu przede wszystkim składam podziękowania dla radnych pracujących w komisji. Dziękuję bardzo dyrektorowi jednostek Kultury, Oświaty i Sportu za współpracę. Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta z panem sekretarzem Jerzym Zielińskim na czele za pomoc w sprawnym prowadzeniu i organizacji komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 20, dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła sprawozdanie zakwalifikującej wiadomości 20 głosami za, przy braku głosu przeciw, braku głosu wstrzymującym się. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Rodzinnictwa Społecznych, Pana Andrzeja Żurka. Sprawozdanie działalności Komisji Zdrowia i Rodzinnictwa Społecznych Rady Miasta Bolesławiec za okres od 10 grudnia 2014 roku do 31 października 2015 roku. W trakcie okresu sprawozdawczego w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Rodziny i Spraw Społecznych nastąpiła zmiana w związku z
wygaśnięciem mandatu radnego Marysek ze Skóry. Aktualne skład osobowy komisji to Andrzej Żuk, przewodniczący komisji, Eugenii Szerwoński, zastępca przewodniczącego komisji, członkowie komisji Renata Fredryk, Wojciech Kasprzyk, Bogdan Biernak, Łukasz Molak i Tajo Becy. Sprawozdawczą komisja odbyła 12 posiedzeń, w tym 6 posiedzeń wspólnych ze wszystkimi komisjami. Na najważniejszych tematów w pracach komisji należały zabezpieczenie uczniów nowego dzieci i młodzieży, a szczególnie rodzin pozostających w miejscu pracy materialnej, informacja o realizacji programu na okres ferii zimowych, informacja na temat realizacji programów profilaktycznych i zdrowotnych w 2014 roku, kontraktowanie usług medycznych w świecie zawartych umów Narodowego Funduszu Zdrowia ze szpitalami na terenie miasta Wrocławiec, przygotowanie głosów dzieci i młodzieży na obszar wakacji, współpraca oświatowa z podmiotami pozarządowymi, wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami przez służby opieki społecznej na terenie gminy miejskiej Wrocławiec, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie miasta Wrocławia, informacja o zabezpieczeniu potrzeb mieszkańców na okres zimy. Ponadto komisja w tym okresie odbyła wizje lokalne, wizje domu pomocy społecznej oraz wizję miasta środowiskowej na osiedlu przyjmującego. Średnia frekwencja na posiedzenia komisji wynosiła 91,7%. W okresie sprawozdawczym Komisja Rodziny, Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych zrealizowała wszystkie zaplanowane zadania, wydała też 68 opinii dotyczących projektów uchwał oraz jedną opinię w sprawach bieżących. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem sprawozdania? Bardzo proszę podnieść rękę. 19 za, kto jest przeciw, nie chcę też wstrzymał, nie chcę stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła sprawozdanie 19 głosami za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących. Przed przerwą przechodzimy do ostatniego punktu, 8, zasłużenie dla miasta Bolesławiec. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużone dla miasta Bolesławiec wojskowej komendzie uzupełnień z siedzibą bolesławską. Przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali w terminie statutowym. Projekt został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje. Projekt uchwały zreferuje sekretarz miasta pan Jerzy Szymiński. Odpowiadam. Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado. Te mundury dzisiaj na sali nie są przypadkowo. Jak państwo wiecie, Komisja Infrastruktury była wnioskodawcą wyróżnienia mundurowych akurat jednostek znajdujących się w Bolesławcu. I tak, w pierwszej uchwale nadanie tytułu zasłużony dla miasta Bolesławiec Wojskowej Komendzie Uzupełnień z siedzibą w Bolesławcu. WKU w Bolesławcu dopiero co obchodziło swój jubileusz i bardzo ładnie, że tuż po tym jubileuszu Rada Miasta rozpatruje taki projekt uchwały. Państwo otrzymaliście wersję B tej uchwały, tego uzasadnienia. Jak będę go odczytywał, powiem tylko tyle. WKU to czynnik miastotwórczy. W mieście garnizonowym, takim jak Bolesławiec, istnienie Wojskowej Komendy Uzupełnień, która służy obywatelom mieszkającym na terenie 7 powiatów, to bardzo istotny element w działaniu naszego miasta. Ja z WKU mam jakby swoje kontakty poprzez Wydział Spraw Obywatelskich, coroczną kwalifikację wojskową, no, kiedyś to się nazywało pobór do wojska, dzisiaj troszkę inaczej, ale także w tych wszystkich sytuacjach, w których nakładane są czy to świadczenia rzeczowe, czy różnego rodzaju inne obowiązki, ale także organizowanie wszelkich akcji, tu z WKU współpracujemy na bieżąco. Dlatego bez wątpienia to ostatnie zdanie, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu ma swoje zasługi na rzecz zaspokajania potrzeb miasta i społeczności lokalnej, jest wystarczającym uzasadnieniem dla wyróżnienia WKU w Bolesławcu tytułem zasłużony dla miasta Bolesławiec. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie sekretarzu. Otwieram dyskusję. Czy są w tej sprawie jakieś głosy, pytania? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Wybierzmy się do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Bardzo proszę podnieść rękę.
20 za, bez przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miasta powyższy projekt uchwaliła 20 głosami za, przy braku głosu przeciw, braku głosu wstrzymujących się. W związku z tym bardzo proszę pana majora Kazimierza Poturalskiego oraz prezydenta Piotra Romana, który przystąpił do wręczenia nadania tytułu zasłużenia do miasta Bolesławiec. Wszystkich jednostek, które w Bolesławcu stacjonowały. Nie będę czytał uzasadnienia, Państwo na komisjach bardzo szczegółowo zapoznali się z historią. Dość powiedzieć, że mamy to szczęście, że polski żołnierz stacjonuje w Bolesławcu od zawsze. Jeśli powiem od zawsze, mam na myśli polskiego żołnierza, który tu przyszedł i został. I daj Boże, żeby zawsze w Bolesławcu wojsko było, polskie wojsko było. Wielu z siedzących na tej sali miało, no właśnie, to doświadczenie. W którejś z tych jednostek, ja też miałem półroczny okres praktyki w pułku, ale nie nazywał się on wtedy 23. Śląskim Pułkiem Artylerii, a nazywał się zupełnie inaczej. Wszyscy, którzy w tamtym okresie w wojsku służyli, wiedzą, o czym mówię. Proszę Państwa, miasto garnizonowe ma swoją specyfikę. My jesteśmy dumni z tego, że polski żołnierz jest tu u nas w Bolesławcu, ale on imię naszego miasta rozsławia bardzo daleko. To także misje tak dalekie jak Afganistan, Irak czy Kosowo, ale przede wszystkim za każdym razem, kiedy na tę misję się udają, proszą miasto, proszą prezydenta miasta o to, by mogli ze sobą zabrać naszą miejską flagę. To taki wyraz tego naturalnego związku żołnierzy i mieszkańców, o których często myślą jako o bandzie cywili. Dziś chcielibyśmy wyróżnić nasz 23. Śląski Pułk Artylerii
tytułem zasłużony dla miasta Bolesławiec. Dziękuję panu sekretarzu za piękne słowa. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy są pytania? Bardzo proszę, pan pułkownik. Wszyscy znają pana pułkownika. Radny pan Dołotar. Drodzy państwo, Bolesławiec jest jednym z trzech miast. Jest tak tego jak w tej chwili w Polsce. Bo oprócz Bolesławca jest to Węgorzewo i Sulewo, więc artylerii nie ma. Kilka lat wstecz artylerii w Polsce było tyle, co dzisiaj jest wojsko. Ale druga sprawa jest, którą chcę państwu też wykorzystać. 4 grudnia, Pana Święta, jest też patronką artylerii. I w dzień tego święta chciałbym im życzyć, żeby stacjonowali w Bolesławcu, żeby się rozwijali, a miasto wtedy na pewno zyska. Miałem tą przyjemność, że służyłem w 11 garnizonach i Bolesławiec jest jedynym miastem, gdzie wojsko jeszcze stacjonuje. To, także mówię, te miasta, gdzie nie ma wojska, na pewno tracą dużo pod względem i nie tylko infrastruktury, ale finansowe. A wracając jeszcze do WKU, proszę państwa, zaczynając służbę w administracji 5 lat temu, na terenie Dolnego Śląska było 11 WKU. W tej chwili zostały 4. Jest to Bolesławiec, Włogów, Wrocław i Płocko. To samo świadczy o tym jednak, że jesteśmy tym miastem, które posiada takie administracje. A biorąc pod uwagę w skali Wojska Polskiego, nasz powiat bolesławiecki jest powiatem najbardziej zmilitaryzowanym. 10. Brygada Kawalerii Pancernej stacjonująca w Świętoszowie. Pułk jest to siła, jakiej żaden powiat w Polsce nie może się pochwalić. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie pułkowniku, panie radny Wiesławie Sobieszewski. Rzeczywiście czujemy się bardzo bezpiecznie i w mieście, i w Radzie. Dziękuję za te słowa. Czy są jeszcze? Bardzo proszę pan radny Wiernik. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni i goście. Chciałem powiedzieć tak, że nie dorobiłem się stopniem pułkownika, tylko tam krążyką, chemikiem artylerii, do brzegu, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że Pułk Artylerii w Polsce jest bardzo widoczny przy różnych okazjach, bardzo są pomocni i to jest ważne i to widzimy, dlatego tak się szybko wyrwałem, żeby po prostu powiedzieć, że nie ma sensu dyskutować o tym, co jest jasne i powinniśmy wszyscy bez żadnego problemu, bez żadnych pytań podnieść rękę w górę, żeby przyznać zasłużone dla miasta Wrocławia. Dziękuję. Ja rozumiem panie radny, tylko pan też proszę zrozumienie, nie, ta sesja jest nagrywana, idzie na cały świat, nie wszyscy wiedzą, co się w Bolesławcu dzieje, także, ale rozumiem, dziękuję bardzo. Ale przed tym był pan radny Adam Wiesiedlski. Pan nie podnosił rękę. To pan Chorąży, starszy. Eugeniusz Jabłoński. Panie przewodniczący, panie prezydencie, równy z tym się odnieść do tego, co powiedział pan radny, panie Sołtyszewski, również przysłużyłem tu w garnizonie Bolesławiec 35 lat i podejmujemy dzisiaj tą uchwałę. Ja już na komisji mówiłem, że już przynajmniej kilkanaście lat za późno, bo chciałem powiedzieć, że 23 Śląski Pułk jest w tej chwili, podnosi kontynuację tradycji wszystkich jednostek Bolesławcu, a artyleria Bolesławcu służyła od 1945 roku i ja tych jednostek, co ja, za mnie było, ich było 11, a prawdopodobnie było 13, w sumie jednostek tu na terenie garnizonu Bolesławca. Także w pełni jestem za przyjęciem tej uchwały. Szkoda, że tak późno. Dziękuję. Zaraz, pan prezydent. Nie można było wcześniej, bo nie mieliśmy takiego znaczenia. Dziękuję panie prezydencie za wyjaśnienie. Dziękuję. Wiedzieliśmy. Pan radny Jan Staszek. Szanowni państwo, radny, bahata służby, ja już to napisuję przez... Oczywiście gratuluję i jestem za. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Pozwólcie państwo, kto jest za?
jednogłośnie zdecydowanie. Stwierdzam, że Rada Miasta Powyższy projekt uchwaliła 30 głosami za. Braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się. Bardzo proszę pułkownika pana Jarosława Radzimskiego i pana prezydenta. Był radnym Rady Miasta pierwszej, trzeciej oraz czwartej kadencji. W pierwszej kadencji Rady Miasta pracował w Komisjach Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. W latach 2001-2002 pełnił funkcję członka zarządu miasta Bolesławiec. Długoletni pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu, zaangażowany w wiele inicjatyw propagujących rozwój sportu w Bolesławcu oraz działania proekologiczne. Zapraszam. Stanisław Szybulski, razem zaczynaliśmy 90. roku.
ponownie być tutaj, znaleźć się w tym miejscu. Z wielką sympatią wracam i z wielką przyjemnością również wysłuchałam tej części Rady Miasta. I chciałabym powiedzieć Państwu, że tak, najpierw się odniosę do tego zasłużony dla miasta Wrocławca, tak, nie wiem jak Państwa z tym gender, ale niewątpliwie jestem zasłużona, więc może by było istotne, że tak powiem, zmienić, ale może niekoniecznie, niewątpliwie czuję się kobietą. Ale dziękuję bardzo pięknie za ten tytuł, za nadanie mi tego tytułu. I chcę podziękować nie tylko Państwu za przyznanie, ale szczególnie chcę podziękować wszystkim tym, którym przez lata, będąc tutaj w samorządzie, dane mi było działać, pracować, tworzyć projekty, realizować je i dzięki temu, dzięki tej niewątpliwie tej pracy mogłam się znaleźć w Brukseli, gdzie przepracowałam 9 lat, kontrakt zakończyłam w lipcu tego roku i przyjechałam i otrzymuję od Państwa taki piękny prezent. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za to. Ale proszę Państwa, kiedy otrzymujecie takie tytuły, pojawia się taka refleksja właściwie, dlaczego za to taki tytuł otrzymałam i pozwolę się podzielić kilkoma myślami z Państwem. Po pierwsze, pracując w samorządzie, niewątpliwie nauczyłam się wielu takich umiejętności, które potem pozwoliły mi świetnie odnaleźć się w Brukseli. Pracowałam w dużej szkole, ponad 3000 dzieci, 300 nauczycieli. Wszystkich uczyłam młodzież z wszystkich krajów Unii Europejskiej, ale z wielu krajów również ze świata. I chcę Państwu powiedzieć, że taką refleksją istotną dla mnie jest to, że my, naszą polską młodzież, mamy wspaniałą. To są cudowne dzieciaki, nie mamy się absolutnie niczego, czego wstydzić, musimy się nimi cieszyć, dawać im możliwości, inwestować dalej w oświatę. Wiem, że te inwestycje były prowadzone przez lata, ale dalej o to bardzo proszę. Istotne jest ciało, ale istotne jest również bardzo duch, kształcenie wrażliwości i tutaj też bardzo Państwa proszę o to, aby ta estetyka była przez Państwa dostrzegana i prowadzona. Moje powroty do Bolesławca przez 9 lat powodowały to, że mogłam dostrzec, jak pięknie się to miasto rozwija, to co powstawało, wiadukt, rynek MCZIK, CIK, szkoły, place, boiska i ulice. To wszystko spowodowało, że z taką ogromną radością tutaj do tego miasta powróciłam. To odniesienie się moje jeszcze do Brukseli, chcę powiedzieć, że wielu młodych ludzi, tych, o których wspomniałam, kiedy dorastają, rozpoczynają swoją działalność zawodową. I tutaj jest też bardzo ważna i potrzebna ta pomoc. Ta pomoc na młodych po prostu nie przeszkadzać, a ten uśmiech urzędnika na pewno jest, przekłada się na uśmiech petenta i uśmiech petenta może pozostawić po takim pobycie również uśmiech na twarzy urzędnika. I o to bardzo serdecznie Państwa proszę, bo te piękne, roześmiane twarze czy uśmiechnięte na ulicach naszego miasta to będzie coś szczególnego i wyjątkowego, to do czego powinniśmy niewątpliwie dążyć. Proszę Państwa, jeszcze chciałabym powiedzieć, że Pan Prezydent wspomniał o tym przeładowni, czy nie wiem jak to nazwać, która ma się tutaj znaleźć, ale proszę Państwa, myślę, że to jest bardzo ważne, pięknie, miło mi było o tym słyszeć, bo przecież być może Bolesławiec znajdzie się, może się uda, że znajdzie się na tym szlaku jedwabnym, który się tworzy. I czego oczywiście naszemu miastu bardzo serdecznie z całego serca życzę, a ta nasza praca, przecież mrówcza praca, bo można ją porównać troszeczkę do takiej do pracy Azjatów, prawda? Proszę Państwa, jeszcze podsumowując te moje działania, które że tak powiem, prowadziłam w Brukseli, to niesamowite doświadczenie we współpracy z nauczycielami i z rodzicami właśnie z wielu krajów Unii Europejskiej. Chciałabym, dzieląc się z Państwem tym doświadczeniem, powiedzieć, że właściwie wszędzie ludzie są bardzo podobni i jeżeli my zechcemy, że tak powiem, dalej działać tak jak działamy, Państwo, jeżeli zechcecie działać tak jak działacie, niewątpliwie tych ludzi, którzy tutaj będą chcieli przyjechać z całej Europy i z całego świata, będzie bardzo wielu. Ja starałam się oczywiście to miasto promować tak jak mogłam najlepiej, niewątpliwie też wielu spośród tych moich znajomych tutaj dobrze. I chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że bardzo miło jest dostać tytuł zasłużony dla miasta Bolesławca, ale jeszcze milej się dla tego miasta zasłużyć. Dziękuję Państwu pięknie. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci,
Wysoka Rado i Państwo po prostu. Ja chciałem krótko podziękować po prostu za to, że zostałem doceniony przez wszystkie te lata, które pracowałem w Bolesławcu, a są to wszystkie moje lata pracy. I w ogóle od zawsze mieszkam w Bolesławcu też praktycznie jako jeden też z tych pierwszych, którzy tu przyjechali. I też najwyższe odznaczenie, jakie mogłem dostać. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że pan Stanisław Szypulski był moim nauczycielem w szkole wychowania fizycznego. To te osoby, które mnie znają, to wiedzą, że w wychowaniu fizycznym jestem dobry co najmniej. Ogłaszam teraz przerwę. 20 minut.